Ale... Siemaneczko, dzisiaj jesteśmy na klinach. Wreszcie jakiś odcinek z jazdy, bo już ręka coraz lepiej. Tak to wygląda, jest ze mną Patryk. Patryk będzie sobie trenował, czyli dobry kompan do jazdy, bo ja też jakby od nowa będę się wdrażał. Jedziemy obadać trasy, jedziemy trochę pojeździć i tyle. Yo! Dobra, jakaś nowa traska, tutaj są jakieś strzałeczki, więc jedziemy ją obczaić. Zobaczymy najpierw co jest grane, a potem będziemy wiksować. Ole, dużo. Tu do góry chyba. O Boże, już trzeba pedałować. Już nie lubię jej. Ale na początku było fajne. Jest dobrze, jesteśmy na dobrej drodze. O Boże. Hamuj! Wypadłem z trasy. Ale zakręt tu jest. Ale rąbanka, fajne, fajne. Ale wąsko i ciasno. Co tu? Aha, bo tu jest dropik, dobra, polecimy go zara. Ale lipa pod górę. Cholera. Hamuj! Dobra. Dobra, hamuj. Jeszcze raz pojedziemy, bo tu jest koniec trasy. A tu są dwa takie dropiki, ale trzeba tamtego pojechać. Dobra, lecimy na górę. Dobra, trasa Enduro XC DH FR. 25 podejście. Lecimy. Ała, zawaliłem pedał. Znowu się pomyliłeś. Nie, ja teraz nie podjadę. Muszę podbiec. Ała. Bo mam przełożenie za niskie. Dobra. No wiesz, ja wziąłem na rozpęd, nie? Aha, no, tu jest zawsze lipa, nie? Wcześniej powinna być ta strzałka. Ciekawe, czy kiedyś pojedziemy dobrze tą trasę. Ale kija złamałeś. Nie tą poleciałeś. Dawaj tu w prawo. Dawaj. Znowu miksa będziemy robić. A i pod górę to. Nie kombinuj, bo za wolno jechałeś. Za dużo sama pilgrima. Za dużo sama pilgrima oglądasz. Kogo? Sama pilgrima za dużo. Co ty tam chciałeś zrobić? Nie wiem. Czekaj. Dobra, nowa trasa. Idziesz? Jedziemy pierwszy raz. Patryk prowadzi czy ja? No, jak chcesz. Jak się wystraszysz, to po prostu to przyhamuj. Lecimy. Ole, dziobak! Jedzie wszystko! Zrobiłeś jednego dziobaka na tej pierwszej, a teraz już myślałem, że się wywalisz, nie? Nie, wiesz co? Spieprzyłem, bo... Nie dość, że zrobiłeś dziobaka, to jeszcze skręciłeś koło i... Już się tłumaczę, słuchajcie. Bo Patryczek zamiast do tyłu się przychylić... To do przodu poleciałeś. Z przodu się wstrzymałem. No i widzieliście, co się stało. Wywaliło do przodu, ale nie coś. Ale jechałeś po raz pierwszy tą trasę? Pierwszy raz. I wszystko poleciałeś z bomby, a ty skaczesz dopiero od ilu? Dwóch tygodni, miesiąca? Nawet nie. Co ty gadasz? Ja nie skaczę. Ja zjeżdżam po schodach tylko. No. Dobra, teraz trasa taka bardziej hardkorowa, jak na te tutaj rejony, nie? Oczywiście. To co Patryk prowadzi. Będzie się działo, coś czuję.
pięknie, żeś mi uciekł. Wiesz co? Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale uratowałeś mnie i siebie, bo żeś elegancko odrzucił rower, bo ja bym nie wyhamował, nie wiem czemu. Dosiłem na klamkę, ale ten rower jednak się ślizgał trochę, nie? Lata praktyki, yo! Jeszcze raz, zbiegałem. Jeszcze raz, tak. Trochę się wystraszył kolega, bo jak się jedzie, to nie widać za bardzo i to się wydaje większe, ale tak, nie, jest co, easy. To jeszcze raz. Za mocno i już zbiegałem się, a wiedziałem, że ty jesteś od razu za mną, więc... Dobra, lecimy jeszcze raz. Wystraszył się, ale jedzie. Dałeś radę, dobra. Wziąłeś, kurczę. Dałeś radę, jedź dalej. Pomału. Nie wiem, co tu jest. Nie wiem. To mijamy, dobra, bo też nie wiem, co tu jest. Co tu jest? A, dobra, easy. A, bo to jest ta z tej trasy. A tu jest to i to. I... Czekaj. Dobra. Podejście drugie. Rock Rider przed nami. Zdążyłem się nachylić i jest klucz odcinka. Patryk leży. Czekaj. Bo to będzie na twoim kanale. Bitwin Rock Rider go rozwalił. Ale dobrze, że nagrałem to, bo mówię, nie będę już nagrywał kolejny raz tej trasy. Ale patrz to, ej! Zobacz się złożyć jak mułek. No to ty przeleciałeś na wprost. Poleciałem sobie na wprost. Ja mam pytanie. Ale o to chodzi, ej. Ty, na to czekałem. Na ochraniacze zdały egzamin. Widzicie? Mówię, no. Warto mieć. Widzisz? Już masz materiał na...